z życia nieznanej artystki. Witam Was w moim dniu. Dzisiaj będzie taka moja wolna niedziela, ale nie wolna, niekoniecznie wolna, bo mam na 17 do pracy, więc o 16 muszę wyjść. Więc to jest taka niedziela, w której jednak mam coś zaplanowanego i muszę do tego dążyć, do tej godziny, żeby wyjść i się przygotować. Ale co, dzisiaj jest godzina 13 w ogóle. Zanim w ogóle zaczęłam nagrywać, to minęło trochę czasu. Właśnie się umyłam, ogarnęłam, przygotowałam, ponieważ musiałam ci ogolić nogi, bo jutro wyjeżdżam w ciepłe miejsce i no, będziemy pływać, więc potrzebowałam się przygotować do stroju kąpielowego. Jutro wracam po pracy dosyć późno i mam jednak mało czasu, żeby się spakować, bo zawsze pakuję się na ostatnią chwilę, jeśli chodzi o wyjazdy. Muszę dzisiaj popracować nad piosenką troszeczkę. Teraz pracuję nad jedną piosenką, którą wydaję już niedługo. Muszę ją troszkę doszlifować, dopieścić i po przyjeździe będę umawiała się do studia, żeby nagrać ją, jeśli chodzi o wokale. Aktualnie jest, no mówię, 13:19, więc tak naprawdę o 16 muszę wyjść, więc mam niecałe 3 godziny. Muszę dzisiaj jeszcze nagrać self-tape na casting. Takie dosyć, jeszcze ogarnąć sprawy wyjazdów, bo oczywiście ja ogarniam trochę wyjazd. I znaczy, gdy dostaję jakąś pomoc od dziewczyn, bo to jest ogromny wyjazd. No nie, będzie z tego film, więc nie będę Wam jakby spoilerować, ale już za tydzień będzie film z tego wyjazdu. Ja się jaram, bo to jest jakby też spełnienie mojego takiego celu i marzenia, takiej fantazji, jeśli chodzi o ten wyjazd. Ale to zobaczycie. Aktualnie właśnie mam mokre włosy. Chcę je dzisiaj sobie zrobić, że mam czas, zrobić sobie je na wałeczki. Tak sobie troszeczkę tak dać objętości. No, na ten casting w sumie, na to nagranie mi się przyda. No i też w pracy będę ładnie wyglądać, więc... tak. Tutaj dodatkowo jeszcze pracuję i renderuję filmy. Przez cały czas jakby sobie tu montuję, renderuję, wybiegam, ogarniam, znowu wracam, montuję, renderuję i wybiegam i ogarniam coś innego. Ale nieważne, zabieram Was, muszę właśnie sobie teraz wysuszyć i jak najszybciej zrobić te wałki, żeby jak najdłużej były na mojej głowie. Ale przed kręceniem i suszeniem włosów chciałabym Was zaprosić do zasubskrybowania tego kanału, jeśli Wam się podoba content, który tworzę. Teraz filmów będzie trochę więcej, dużo będzie podróżniczych rzeczy i też otwieram nowy kanał już wkrótce, ale wiadomość o tym kanale wiadomość o tym kanale dostaniecie już niedługo, właśnie w następnym filmie prawdopodobnie, albo jeszcze za 2 tygodnie. Więc jestem podjarana, że coś się dzieje, projekty idą, rozwijam się, więc zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco. Pięknie. Ty, może on jest zadłużony, ten domofon? Bo my słyszymy, jak ktoś wchodzi. Ogólnie musiałam sobie przyspiewać całą piosenkę, bo oczywiście na ostatnią chwilę, ale na szczęście jest łatwa, więc muszę ten tekst po polsku ogarnąć. Teraz jeszcze przygotowuję się do wyjazdu i chcę usiąść bardzo mocno. O, Olubie, czemu tak się zacięłam przy goleniu, nie umiem się golić, moi drodzy. Czy tu patrzę, że się nie dogoliłam? Oj, fantastycznie. No i tak samo włosy mi się nie wyszły. Jakby lipa totalna, ale spokojnie. Usiądę do tej piosenki mojej, nad którą pracuję. I o troszkę ciężko jest zmienić tekst, jeśli już jesteś tak przyzwyczajony do tekstu, który wymyślałaś wcześniej i sobie naśpiewałaś. Ja muszę zmienić tekst, a jakby nic innego niż to, co już wymyśliłam, nie przychodzi mi do głowy. Więc będzie problem, ale nieważne. Więc teraz zaraz siadam do tego. Sądzę, że no kurczę, pół godziny to nie jest dużo na to, bo o 15 chciałabym ogarnąć już castingowe, żeby mieć już z głowy, zjeść i wyjść do pracy. To jest mój cel, więc też muszę się pomalować. Jem sobie obiadek.
Zrobiłam sobie pycha omleta z hummusem, który też sama zrobiłam. Jestem mega zadowolona i spieszna. Miałam mega świeże awokado. Było przepyszne. Jeszcze mam kawałek? Nie, niestety. Muszę, oczywiście oglądam Naruciaka. Kanał komentarzy, jakby to jest zawsze, kiedy jem. Oglądam albo kanał komentarzy, albo jakieś moje seriale. Wróciłam wspólnie do pracy, kochani, tak to się robi. Przy logice po prostu idąc z nią, ale no nie wiem, ja znajduję piękno w miłości, w ekskluzywności, no jestem bardzo monogamiczny. O nie. A czemu tak na mnie patrzysz? Bo jest pani. Ma pani bardzo ładny płaszcz. Że wiecie, wychodzicie z herba. Nie chcę, żeby ponownie przyłapał 15-latka na podglądaniu. Musimy porozmawiać. Jeszcze ja? Ale już się skasowałem, nikt ich nie widział, przysięgam. Gdyby kazała mi zabić, to chyba zrobiłbym to. Wyszło. Dużo. Ładnie. Zaczynamy nagrywki. Ja co tam jest potrzebne do. Ogólnie włosy wyszły mega cute. Mi się podobają. Są takie slay. I mają makijaż taki. Oczywiście ja nie maluję. Nie mam podkładu, muszę kupić podkład. Dobra, szukam. Co ja muszę w ogóle powiedzieć w tym? Jestem absolwentką Warszawskiej Szkoły Filmowej i od wielu lat śpiewam i gram nie wiem gdzie, ale próbuję jakoś powiedzieć coś. Śpiewam i gram oraz produkuję muzykę. Ha, nic! Chyba dobrze wyszło. Widziałam decho. Tylko górne, zapomniałam tekstu! Kochani, zbieram się właśnie już do pracy i już nie zdążyłam niczego innego zrobić oprócz tego, że nagrałam tą wizytówkę, ale no fajnie, jakby sobie dobrze czuję, że w pracy bym miała luźniej, żebym no, mogła też sobie popracować nad osobistymi rzeczami i ogarnę film właśnie ten, który oglądacie, ponieważ właśnie wyjeżdżam i nie będę miała kiedy go zmontować jak dzisiaj, a wieczorkiem będę mogła sobie pomyśleć po prostu o piosence, bo chcę ją naprawdę, zobaczymy jak Wena mi pozwoli, ale chcę ją dzisiaj skończyć, żeby mieć taką właśnie spokojniejszą głowę, że ona już jest, jakby nawet tekstowo już jest gotowa, bo jeszcze czekam na gitarę i będzie super. Jakby czuję, że będzie fajna ta piosenka i muszę czekać, jak już wyjdzie i będziecie mogli jej posłuchać. Jesieniara walki. Hej kochani, jest 23, prawie godzina. Wróciłam z pracy jakieś 2 godziny temu. Jestem potwornie zmęczona. Właśnie załatwiłam sprawy wyjazdowe. Montuję film. Zaraz chcę ogarnąć się na casting. Jest 23 już. Jestem po prostu podnięta, no ale nie prepełnię. Tak muszę wziąć czegoś krótkiego. Zaraz jem szkoladę. Nie popracuję nad piosenką, a chciałam. Byłem trochę przykro z tego powodu, że nie mam na to czasu. No ale cóż. Ale są jakieś wypieków ogromnych. Co wam mogę powiedzieć? Czasami nie udają nam się nasze plany. Trudno. Kochani, dobranoc. A ja mam 23. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale dobranoc. Do zobaczenia za tydzień w środę o 16:00. Pa! Śpiewam i gram. Dzień dobry.